Ja wiedziałam, że uczucie jest wielkie, ale no szczerze powiedziawszy, nie spodziewałam się aż tak wielkiej tęsknoty ze strony mojego męża. Chociaż to nie tylko Michał, bo tak jak rozmawiałyśmy z dziewczynami, no to każdy mąż czy partner miał tam swoje lepsze i gorsze dni. Więc nam to też utrudniało pracę, no bo wiadomo, że jak najbliższa osoba, którą się bardzo kocha, no tęskni, gdzieś tam, no gdzieś nam to też w sercu siedzi, a nam było zdecydowanie łatwiej, no bo tam czas szybko leciał, pracowaliśmy bardzo dużo, wyzwania były takie, że czasem emocje absolutnie dopiero następnego dnia przechodziły. I teraz jakby to głupio nie zabrzmiało, nie chcę tego używać, bo jedna z koleżanek tak powiedziała partnerowi, że kochani, nie mam czasu za tobą tęsknić, w dobrej wierze, i była z tego mocna awantura, więc nie powiem, że nie było czasu tęsknić, ale nie było czasu tęsknić czasami.